Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Yellowstone. Dzisiaj będziemy oglądać trochę gejzerów i przepięknych widoków właśnie w tym parku. Także usiądźcie wygodnie i zapraszam do oglądania. Zobaczcie, jakie korki tutaj są na parkingu. Każdy walczy o miejsce, a ja znalazłem sobie taką miejscówkę tutaj na boku tej małej górki. Niby to nie jest miejsce parkingowe, ale nie jestem jakby na niczyjej drodze i no nie ma tam żadnych blokad, żeby nie parkować na tym ani nic, więc zaparkowałem. A tutaj to jest po prostu wolna Amerykanka. Każdy parkuje gdzie może. Jest mnóstwo ludzi. Zobaczcie, macie ostrzeżenie: unstable ground, boiling water, stay on designated trail. No i oczywiście zakaz dronowania i tym podobnych rzeczy. I macie taki szlak właśnie zbudowany tutaj nad tymi jakby gorącymi źródłami. Miejsce nazywa się Fountain Paint Pots. I macie taki króciutki szlak. Przechodzicie sobie tędy dookoła. I tu macie pełno tych gejzerów. Ja wiedziałem, że ten park narodowy jest niesamowicie popularny i że przyjeżdża tutaj dużo ludzi, ale powiem wam, że nawet mnie ta ilość zaskoczyła. Nie spodziewałem się aż takich tłumów. Może to po prostu zależy od sezonu. Ale i tak, pokażę wam wszystkie te najpiękniejsze miejsca tutaj w tym parku, żebyście mogli sobie zobaczyć, co po prostu warto zobaczyć, jeżeli przyjeżdżacie tutaj na przykład na kilka dni. Zobaczcie, jakie to źródło ma przepiękny kolor. Macie tutaj biały, turkusową wodę i nawet ta para, która wychodzi z tego źródła, jest też taka turkusowa. A tutaj wszystko to, co widzicie, te kolory pomarańczowe, żółte i brązowe, to są bakterie, bo tylko bakterie są w stanie właśnie przeżyć w takiej temperaturze. Ale gorąca ta para, jak jajem śmierdzi. Ho, ho, ho. Dobra, lecę do następnego z całą tą pielgrzymką. A tu możecie zobaczyć takie gorące źródło, tylko że z błota. I czasami widać, jak to błoto wystrzeli w górę. O, tam poleciał akurat kawałek. Spoko to wygląda. No nie polecałbym wchodzić tutaj w ogóle na ten teren. Jest to niesamowicie niestabilny teren i może się to źle skończyć. Kiedyś widziałem filmiki, jak idioci próbowali właśnie wchodzić, robić zdjęcia. No nie skończyło się to dobrze. Oto od razu grozi poparzeniem. To błoto tutaj jest niesamowicie gorące. A tutaj macie napisane, że tutaj jakby ten gejzer, to źródło w ogóle nie istniało jeszcze w 1959. I to jest akurat tu, a trzęsienie było tutaj i po trzęsieniu właśnie utworzył się cały tutaj ten obszar. Tu macie jeden z takich większych właśnie gejzerów w parku. Nie jest to największy. Największy jest ten Old Faithful. Ale ten no dosyć mocno wyrzuca tą wodę. Tak powiedziałbym nawet do 10 metrów czasami. No i możecie zobaczyć tam wszystkie kolorki. Jest turkus, jest żółty, jest zielony. Jest i biały. Dużo siarki jest bardzo tam właśnie zaraz koło tej dziury.
cały ten teren macie właśnie usłany takimi gejzerami mniejszymi i większymi właśnie. Aż ciężko uwierzyć, że cały ten park Yellowstone znajduje się na tym superwulkanie. Znaczy się, że ten wulkan znajduje się pod tym całym parkiem narodowym. Oni właśnie robią takie przewidywania, że ten superwulkan prawdopodobnie wybuchnie w następnych 150 czy 200 latach, coś takiego. Ale wiecie, jak to jest z tymi przepowiedniami, one się przeważnie nie sprawdzają. Widzicie te kłęby pary za mną? To jest kolejny gejzer, który idę właśnie zobaczyć. Ten wybucha średnio co 45 do 90 minut. No poczekam te 45 minut, zobaczymy, czy się uda trafić. Jest dużo ludzi jeszcze, czyli tak naprawdę nie wybuchł w ostatnich minutach, od kiedy tutaj przyjechałem. Więc spoko, może się trafi tak, że długo nie będę musiał czekać. Tak ogólnie to sorry, ale pomyliłem się. Ten, który wybucha co 45 do 90 minut, to jest ten Old Faithful, ten taki najwyższy gejzer. Ten, nie uwierzycie, wybucha raz dziennie, a czasami raz w tygodniu. Jest bardzo nieprzewidywalny. I akurat tak się trafiło, że przyjechałem i miałem najlepszy show w tym tygodniu, bo stała akurat ta rangerka z parku i sama aż po prostu to podziwiała, bo nie dowierzała, jak wysoko ta woda wybuchała. Także trafił mi się niesamowity show. No ale jak to mówią, głupi wasz szczęście. Cały ten obszar, gdzie znajduje się ten gejzer, który przed chwilą wybuchł, nazywa się Fire Lake Trail. No i macie tutaj pełno takich punktów, ze 4 albo 5 różnych punktów, gdzie możecie się zatrzymać, zobaczyć sobie takie gorące źródła, jak na początku wam pokazałem, takie kolorowe, ten gejzer. I tutaj jest to Fire Lake, czyli po prostu takie gorące jezioro, do którego nie można wchodzić, bo woda jest za gorąca, może was poparzyć. I za mną, jak zobaczycie, to tutaj też jest taki gejzer, który jest cały czas aktywny. Wyrzuca non-stop gorącą wodę właśnie do tego jeziora. About me, or are you busy with someone else? You and I, we got our differences. No to jak, jest ktoś chętny, żeby wskoczyć sobie i popływać w takim jeziorku? Macie tutaj wodospady i tu macie tak zwane Fire Lake. No, jest jakiś odważny? Nie, serio, jeżeli tu będziecie, to nie wchodźcie do tej wody. Do żadnej wody bym nie polecał wchodzić, bo większość z nich właśnie ma taką tabliczkę Hot Lake. Za gorąco po prostu. I znowu to, co widzicie, te wszystkie kolory, to są właśnie bakterie, które potrafią przeżyć w takiej temperaturze. Super to wygląda naprawdę. Tam super takie kolorki właśnie biały, turkusowy. No ciekawe, jakby to się skończyło, gdyby ten super wulkan tak naprawdę kiedyś wybuchł. Ja pamiętam, kiedyś oglądałem taki dokument dawno, dawno temu, jeszcze takim małym chłopcem byłem. Widziałem to chyba na National Geographic albo na jakimś innym kanale. I z tego, co pamiętam, to tam chyba mówili, że to popiół z tego wulkanu pokryłby połowę kuli ziemskiej i zablokował słońce na ileś tam
10 lat chyba, czy coś takiego, no to naprawdę sytuacja byłaby nieciekawa. No i znowu udało mi się zaparkować na całkowitym fuksie. Tak jak widzicie, jest korek, wszyscy stoją, czekają, aż zwolnią się miejsca, a ja przejeżdżałem i akurat facet wyjechał z tej miejscówki tutaj przy drodze, bo tam jak się kończą te kłody, to się kończy też zakaz parkowania, więc wjechałem idealnie. Idę zobaczyć teraz kolejne trzy takie miejsca, tak naprawdę zgrupowane w jednym miejscu. To jest gejzer, który nazywa się Excelsior, Opal i jeziorko, które też nazywa się Opal Pool. Nie wiem, czego się spodziewać, bo nie sprawdzałem żadnych zdjęć ani nie sprawdzałem tego na mapie, więc zobaczymy. No, jest tam bardzo dużo ludzi, więc miejsce jest bardzo popularne. Zobaczcie ilość ludzi tutaj na tym krótkim szlaku. No, to jest, nie wiem, chyba pół mili. Cała tutaj ta kładka, ten most, wszystko pełne ludzi. No i tutaj macie cały ten obszar. Ja zaparkowałem sobie gdzieś tutaj. Macie tego Excelsiora, ogromny gejzer. Macie ten Prismatic Spring, tak to się nazywało, i Opal Pool. I macie tutaj Turquoise Pool. No spoko, fajny obszar. Dużo tych źródeł, zaraz to wszystko zobaczymy. No i zobaczcie, macie tabliczkę i macie napisane, że ten Excelsior właśnie wybuchł w 1880, wyrzucił wodę od 50 do 300 stóp w górę, 4000 galonów. Super, no. Fajnie by to było zobaczyć, no ale niestety chyba od tamtej pory się to już nie stało. No, ten błękitny kolor jest naprawdę obłędny, tak jak zobaczycie za mną tutaj. Super to wygląda, po prostu. Fajnie by to było zobaczyć, jakby ten gejzer wybuchł, no ale niestety jest pełno innych, które wybuchają w tym parku. Tak jak już wam powiedziałem, dzisiejszy odcinek to jest właśnie taki odcinek z tymi gejzerami, żeby pokazać wam, jak to wygląda, żeby pokazać wam kilka tych wybuchających gejzerów. Jutro prawdopodobnie wybiorę się na jakiś szlak, jest jeden szczyt, na który chciałbym tutaj wejść. I co jeszcze? Jeszcze chciałbym zaliczyć Hot Springs, wykąpać się w nich. No i parę takich mniejszych atrakcji tutaj, ale to dopiero będzie w kolejnym. Każdy próbuje zrobić zdjęcie tego... Dzień dobry. Dzień dobry. Każdy próbuje zrobić zdjęcie właśnie tutaj tego kolorowego basenu. No ale niestety trzeba wejść tam na górę. Tam jest akurat punkt widokowy, z którego widać wszystkie te kolorki. Zobaczcie, a tutaj są odciski bizona w tej wodzie, widzicie? To są właśnie kopyta bizona. Jeszcze nie miałem okazji zobaczyć, ale mam nadzieję, że mi się uda. No ale ten basen jest obłędny naprawdę. To jest właśnie najpopularniejsze miejsce w parku Yellowstone. Te tłumy psują trochę cały jakby efekt tego miejsca. Także słabo trochę, jak się przyjeżdża i macie tyle ludzi właśnie w parku narodowym, bo nie trzeba łazić w tej kolejce. Widzicie, że cały czas tutaj na tej kładce jest pełno osób. A nawet spotkałem Polaków, stali. Szedłem akurat, gadałem coś o tym gejzerze i oni do mnie: o, dzień dobry. Mówię: dzień dobry. No, z Waszyngtonu, z Seattle przyjechali tutaj. Kawał drogi naprawdę do Wyoming. No to mają tak z 14 może godzin, 15.
idę jeszcze wejść na górę tutaj tego szlaku, żeby zobaczyć ten kolorowy basen, ten prismatic pool, jeden z najbardziej widowiskowych tak naprawdę w całym parku. Cały szlak jest króciutki, bo to jest chyba mila round trip, czyli 1,6 km bez tragedii. Nawet nie brałem ze sobą plecaka, bo mówię po co. Ale znowu, tak jak widzicie, powtórzę to jeszcze raz. Ludzi jest w brud po prostu, jest dziko z tym parkowaniem, naprawdę, żeby coś znaleźć. Trzeba się najeździć, parkowanie gdzieś tam po jakichś kamieniach, pomiędzy drzewami. Zobaczcie, co się dzieje tutaj na tym punkcie widokowym do tego pryzmatu. O, do tego basenu kolorowego Prismatic. Jest tyle ludzi. Dziko, naprawdę. Masakra. Wiecie co, miałem już wracać do samochodu, bo tutaj za mną jest parking i właśnie wróciłem z tego punktu widokowego na ten pryzmat, ale zauważyłem, że tam leży sobie bizon po drugiej stronie rzeki. Także podejdę, pokażę wam go, zobaczycie sobie. Leży sobie po prostu na trawie i odpoczywa, ale już teraz mogę wam powiedzieć, ja na przykład bizona nigdy nie widziałem takiego na dziko. Gdzieś tam w zoo widziałem w Pradze i gdzieś jeszcze, pamiętam, byłem w zoo i mieli bizona. A na żywo nie widziałem i powiem wam, że skubaniec jest duży. No zobaczcie, tam o, leży sobie właśnie na trawie, widzicie? Jest bizon, coś tam sobie żuje. Tam zaraz obok niego taki małe gorące źródło. Tam kolejne. Jestem w kolejnym miejscu, które nazywa się Biscuit Basin. Możecie sobie zobaczyć tutaj zdjęcie, zaraz wam to wszystko pokażę. Stoją takie martwe drzewa właśnie przy tych gorących basenach. I tutaj macie szlak. Ja nie będę szedł całego jakby tego szlaku, przejdę się tylko kawałek i pokażę wam, jak to wygląda, co tutaj jeszcze jest. Safe to leave the walkway. A żeby nie schodzić po prostu ze szlaku, trzymać psy na smyczy. No i macie pokazane, co się może stać, że jeżeli zejdziecie, to może się ta ziemia załamać i wpadniecie do tej gorącej wody. Może napiszcie w komentarzach, co myślicie o parku Yellowstone na podstawie tego, co widzieliście właśnie do tej pory. Jestem ciekaw właśnie, czy podobają wam się te widoki, czy lubicie na przykład oglądać gejzery i takie kolorowe jeziorka, czy na przykład nie. I może zacznę wam po prostu pokazywać w kolejnym odcinku coś innego, może więcej gór, więcej szczytów. Także śmiało piszcie w komentarzach, dajcie mi znać. A ja już jestem tutaj przy takich tych kolorowych basenach, zobaczcie. Są trzy za mną tutaj, no i w tamtym kierunku jest jeszcze więcej. No ten jest na maksa głęboki, zobaczcie. A jaki błękitny, kurde, te kolory tutaj naprawdę są rewelacyjne. Ten się nazywa Sapphire Pool. Szkoda, że nie da się do środka zajrzeć tak głęboko. Mogliby bliżej trochę tą kładkę zbudować. Ale i tak, zarąbiście to wygląda. No tutaj jeszcze kilka dziur z wodą. Z tej strony i tutaj jedna taka duża, nie wiem, czy tam widać wodę w niej, czy nie. No nie widać, ciekawe, czy on strzela do góry, czy nie. Trochę sucho dookoła niego, to raczej nie.
Czyli po prostu sobie tak bulgoczę tam o. Te gejzery są naprawdę niesamowite. Zobaczcie, tutaj akurat jeden wybucha za mną. Naprawdę niesamowite widoki. Na początku trochę byłem zdenerwowany tym korkiem tutaj w parku, ale jak pooglądałem sobie już tych gejzerów, to mi trochę przeszło. Teraz już jestem tak pozytywnie nastawiony do tego parku, no bo widoki są jednak przepiękne. No i tak, jestem przy tym najsławniejszym i tak naprawdę ostatnim gejzerze na dzisiaj, czyli tak zwanym Old Faithful. Dlaczego jest taki sławny? Bo wybucha średnio co 45 do 90 minut, więc jest bardzo łatwo to przewidzieć i można sobie przyjść i nie będziecie tutaj długo czekali na wybuch. Ale jedną rzecz wam powiem. Parking, który znajduje się za mną tam o, jest wielkości parkingu pod Walmartem. Tutaj jest tyle ludzi, po prostu tyle samochodów, to miejsce jest tak popularne i oblegane właśnie przez ludzi, że to jest masakra. A jeżeli oglądaliście wczorajszy odcinek, to byłem wczoraj w takim Visitors Center Great Valley? Great Visitors Center? Nie, Grand, sorry, w Grandzie. To tutaj właśnie przy tym gejzerze znajduje się również taki sam gift shop, centrum handlowe i tym podobne właśnie rzeczy jak w tamtym, tylko że po prostu większe, no bo widzicie, że ten teren tutaj jest masywny. No i zobaczcie sobie cały tutaj ten obszar. Tam jest hotel, kolejny hotel, tam centrum handlowe, sklep spożywczy, tutaj łazienki. Tutaj to jest w ogóle przeogromna restauracja. Widzicie, jakie mają wielkie przeszklone drzwi. Tam wszystko przeszklone po to, żeby można było sobie patrzeć na gejzer, który wybucha co 45 do 90 minut. No i zobaczcie, ile tutaj jest ludzi w tym momencie. Multum, po prostu multum ludzi. Ale podejrzewam, że to i tak jeszcze nie jest jakby taka najbardziej ruchliwa godzina. Że jest tutaj czas, kiedy tych ludzi na pewno jest dużo więcej. O, tam za mną wybucha jeden gejzer, zobaczcie. Tamten, o, daleko. Taki malutki będziecie widzieć. Po dwóch dniach w tym parku mogę wam powiedzieć jedną rzecz. I nie chcę tutaj w żaden sposób krytykować Yellowstone, ale ja osobiście preferuję takie mniej popularne parki i parki pustynne z formacjami skalnymi. Nie wiem, jakoś mi się to bardziej podoba. Jest to dużo bardziej inne niż to, do czego po prostu jestem przyzwyczajony po wychowaniu się po prostu w Polsce. Bo tutaj powiem wam tak, ten park, te lasy, te pagórki i te góry, no to wszystko wygląda trochę jak w Polsce. Tyle, że jest pełno gejzerów, pełno niedźwiedzi gryzli, bo w tym momencie, jak sprawdzałem na goglach, to mają zarejestrowanych około 500 do 600 niedźwiedzi gryzli, które mieszkają full time właśnie tutaj w parku Yellowstone. Macie łosie, macie jelenie. Jest tej zwierzyny pełno. Są bizony przede wszystkim. Pokazywałem wam wcześniej właśnie jednego. Mam nadzieję, że jutro na przykład uda mi się dojechać do tego miejsca, gdzie właśnie jest pełno bizonów, w ogóle pełno zwierzyny. Jest taka jedna polana w tym parku, gdzie jest multum zwierząt. Także mam nadzieję, że jutro mi się tam właśnie uda dotrzeć. A zobaczcie, tutaj za mną taki malutki basenik i fajnie widać, jak obrasta tym wapieniem, cokolwiek to jest. Fajnie to wygląda. I też taka głęboka, gotująca się dziura. A tamten gejzer cały czas wybucha. Od 10 minut właśnie idę tutaj tym, jakby tą kładką i on non-stop tryska wodą. Podejdę do niego i wracam za chwilę, bo niedługo właśnie będzie wybuchał ten, czyli Old Faithful. I po to tutaj przyjechałem tak naprawdę do tego miejsca w parku, żeby zobaczyć, no i może nagrać wybuch. O kurde, zobaczcie, jak ten się gotuje. Tutaj jest jeden i tam jest drugi. Nieźle, nieźle. No to widać, że to jest teren wulkaniczny, ten cały park. Po prostu pełen takich gejzerów, gorących źródeł. No tu macie gotowaną wodę tak naprawdę.
Nie chcę tego dotykać. Już raz dotknąłem kiedyś w Kalifornii. Się ludzie śmiali, że się poparzyłem. Skoro czekam tutaj na wybuch tego gejzera, dookoła pełno ludzi. Widzicie? Całe tam ławki zajęte. No to mówię, spróbuję tego piwka, które wczoraj kupiłem. W bagażniku leżało, to ma taką temperaturę pokojową cały czas. Więc nie powinno być złe. Hefeweizen to jest takie właśnie pszeniczne piwo tak naprawdę. No i dalej czekam na gejzer. No i dobra, moi drodzy, myślę, że to wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek i taką przejażdżkę właśnie po parku Yellowstone i oglądanie po prostu gejzerów. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące dokładnych miejsc, lokalizacji, gdzie te miejsca się na przykład znajdują, bo może gdzieś zapomniałem po prostu wspomnieć o nazwie miejsca albo przy edytowaniu nie wstawiłem napisów, no to piszcie śmiało w komentarzu, odpowiem Wam, gdzie to wszystko się znajduje. Osobiście ten gejzer był moim ulubionym ze względu na to, że było po prostu tutaj tyle ludzi czekających w niecierpliwości, aż on wybuchnie. I jeżeli chcielibyście właśnie zobaczyć ten tak zwany Old Faithful, to wybucha on średnio co 45 do 90 minut. Także możecie przyjść tutaj, spędzić godzinkę, półtorej, pochodzić sobie po tych sklepach, po restauracji i przyjść na taki show i zobaczyć właśnie, jak ten gejzer wybucha. Tam z tyłu dalej za mną znajduje się jeszcze parę innych gejzerów, które wybuchały w tym samym momencie i wyglądały naprawdę fajnie. Także polecam również przejść się właśnie w tamtym kierunku, jeżeli chcielibyście je zobaczyć. A na dzisiaj to wszystko. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zapraszam serdecznie do subskrypcji. Trzymajcie się. Cześć!